No Ale tak. naprawdę bardzo Ale głęboko Zofia ciebie wzywa wszechgórny jest na tutaj Bielany. regionach Polski, tam gdzie Zofia naprawdę Balasz. to Za około środowisko godzinę będzie obiad. polityczne przyzwyczaiło No. się do tej bułki z Tak. masłem. Bardzo sowicie, grubo posmarowanej. Zofia Balasz, I w Mati, tej no ja chwili nie świadomość pojadę. tego, że to Jak się ja tam bym należy, miała miała szansę wrócić, to mieć, będzie proszę Państwa, czwarta. po raz pierwszy po 89 roku. Stoimy przed Zofia, wielką Zofia szansą. Balaszowa. Stąd to puszczanie nerwów, to ten te coraz bardziej niesamowity, gorący klimat debaty publicznej. Tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość swoją kampanię, ja bym powiedziała samorządową, którą obserwuję, prowadzi w tej chwili, no, liderzy jego No to przede Państwo wszystkim, słyszą, panem co dzisiaj mamy, Morawiecki, co tu panem jest grane. prezes Widzisz, co? Kaczyński, Jak, prowadzą jakie naprawdę, ja bym wywrotowe powiedziała, no, w działalności. sposób bardzo Kto to sławny spokojny, jest ten wyważony, Kaczyński? wzorowy, a Kto sławny jednocześnie jesteś? takim wielką werwą, A przecież ty byłeś dużą chory? zapałem, z siłą Nie niesamowitą, wiem. energią jakąś wewnętrzną. No No to tutaj ty podziwiam śpi, no to także przecież pana będziesz Mateusza spał, Morawieckiego, Bozo. pana premiera, który widać, jak Nie szalenie musisz nabył jechać. pewnych umiejętności debaty, kontaktu z audytoriami, z ludźmi, których spotyka w Gdzie to poszczególnych jest na miastach. końcu I świata, ta człowieku? debata jest naprawdę bardzo merytoryczna, To bardzo się jedzie i gęsta, tam, i jeszcze stamtąd. informacyjnie Nie, no to. i trafia do Polaków, do słuchaczy. I w tej chwili w tle to wszystko, ten cały jazgot, który jest jakimś takim, no, 14 to bezradnym dobrze. tylko krzykiem, jak, bardzo źle wygląda. I ja nie sądzę, żeby on do kogokolwiek docierał. Oczywiście media to podchwytują, bo to jest szokujące, prawda, dehumanizacja przeciwnika tak skrajna. Ale naprawdę w tej chwili myślę, że tak mała liczba błędów zrobiona przez Prawo i Sprawiedliwość podczas kampanii samorządowej w poszczególnych regionach, tak Do konsekwentnie więzienia za prowadzona, taką tak, no, działalność naprawdę ja jestem wywrotowa. pod urokiem Obce wręcz. ciało i te I firmy tutaj to można by Profi-Kredyt, sprawozdawcę lichwiarskie, opisywać być może w a to książkach, jakichś finanse. doktoratach czy w No nie można analizach dwa razy tyle ściągać z dotyczących ludzi. tego To typu spraw. ludzie się Warto zgadzają, bo będzie kiedyś, myślą, się że może w wyższe przyszłości będą w stanie pokusić, bo płacić, to ale jest coś, no naprawdę, płacenia tu nie co może brakuje. przekonać wielu Zaraz, Polaków. chwila. Cała opozycja To staje człowiek się rozejrzy, to totalnej, a jakaś. przypomnijmy, że to Nowe nie tę prawo, nazwę nowe nadało Prawu i władze, Sprawiedliwość, nowe tylko rządy sami tak się i proszę nazwali rząd ci państwo, opozycja polski. totalna. No A tymi jeszcze w hasłami, tymi Bielsko-Białej się mieści plakatami, ta firma Profi-Kredyt cała. grożeniem ludziom Nawet w Białymstoku była więzieniami, taka mała bo na ulicy przecież z tym też mamy Warszawskiej, do czynienia, zauważyłam. Malutka kształca się coraz taka bardziej w i opozycję oni po myślą, że prostu to się chyba tam totalitarną. rozwinie. Tam się nie rozwinie, bo To tam są jest prawosławni oczekiwanie na nadzieja, litwę nie biorą. Jest taki że święty opozycja prawosławny, ostatecznie który potrafi nie wznieść brał na jakiś litwę i ogień, jest który przykładem będzie niebrania na raził litwę. wszystkich. I Nie tego się należy cyganić, spodziewać niestety w nie kolejnych podbierać, etapach tych, bo bo mamy trzeba taki czworobój. uczciwie Przed pracować nami i te Polak wybory będzie i jeszcze mógł żyć trzy bez kolejne, kredytów. które, To no, teraz naprawdę konferencję sytuacja może bym być bardzo miał gorąca pracę i ciekawa. Uniwersytetu Warszawskiego, Dlatego, no, na czym nie dobrze Bóg przegapmy tego pierwszego wyszedł. momentu bardzo ważnego, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Dziękuję bardzo pani dr Hanna Karp, medioznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, komentowała dla nas te bulwersujące metody, którymi ostatnio posługują się niektórzy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, z Bogiem. Z Panem Bogiem. Panna Karp występowała jako szarp. Proszę Państwa, jakie ważne. Proszę Państwa, słuchać. Radio Koncito.